Kraków z dreszczykiem. Studencka rebelia w grodzie Kraka. Historia, którą dziś opowiemy, rozegrała się bardzo dawno temu, bo w 1549 roku, ale jej echa nie dawały o sobie zapomnieć przez długie wieki. Do literatury i mowy potocznej weszła pod nazwą Buntu Żaków. Było to w czasie, gdy na tronie polskim zasiadał ostatni król z wielkiej dynastii Jagiellonów, Zygmunt August. Kraków był w ten czas prężnie rozwijającym się miastem, znajdującym się w europejskim kręgu kulturowym. Można by rzec, nawet miastem kosmopolitycznym. Kwitła wymiana handlowa, do miasta docierały nowe mody, prądy umysłowe i religijne. Wiek XVI to epoka reformacji i odrodzenia, wielu zmian społecznych i obyczajowych. Oprócz Polaków studiowała tutaj również młodzież z Węgier, Czech i Niemiec. Ówcześni studenci byli grupą niejednolitą pod względem wieku, ale jednolitą pod względem płci. Studiowała wyłącznie młodzież męska. To też zapewne wpływało na obyczaje, poziom żartów, skłonność do agresji i hulaszczego trybu życia. Te czynniki sprawiały, że krakowska uczelnia miała opinię najbardziej awanturniczej w naszym rejonie kulturowym. A do Krakowa? Przylgnęła wtedy łatka miasta tumultów. Echa o tym wydarzeniu niosły się jeszcze długo. Poświęcił im swój obraz mistrz Jan Matejko. Pisali Kraszewski, Sieroszewski. Opowiadamy dziś my. Było to wiosną. 14 maja 1549 roku studenci mieszkający w Bursie Wszystkich Świętych wesoło kończyli dzień, bawiąc się na przylegającym do bursy placu. Ściemniało się już, kiedy zobaczyli zmierzające ku plebanii nieistniejącego już kościoła Wszystkich Świętych dwie młode kobiety. Jak się wkrótce okazało, były to wyzute ze wstydu dziewiczego Julianna Cjanowska i Regina Strzelimuszanka, znane w krakowskim półświatku panny lekkich obyczajów. Kim były te dziewczyny? Jak podają autorzy Pitawala krakowskiego, Stanisław Salomonowicz, Janusz Szwaja i Stanisław Waltoś, Julianna miała być z pochodzenia szlachcianką, która porzuciła śluby zakonne na rzecz rozpusty i hulaszczego życia. Druga, zwana Strzelimuszanką, zapisała się w kronice kryminalnej Krakowa jako matkobójczyni. Za zabicie swojej matki została kilka lat po buncie Żaków utopiona w worku z zaszytym psem i kotem. Był to bodaj jedyny w Krakowie wypadek zastosowania tak srogiej kary. Sławne zaczepki między studentami a dziewczynami szybko zamieniły się w karczemną awanturę, która z kolei przerodziła się w bijatykę i obrzucanie błotem. Dziewczyny wrzeszczały, zaczęły uciekać co sił w nogach. W końcu udało im się schronić w pobliskim domu księdza kanonika Andrzeja Czarnkowskiego. Jednak raban, którego narobiły, rozwścieczył służbę kanonika, która postanowiła spuścić Żakom niezłe manto. Uzbrojeni po pas mężczyźni udali się do bursy. Zaczęli się kotłować i naparzać wraz z Żakami.
Dodam, że żacy z tej bursy należeli do najmłodszych i najbiedniejszych studentów. Utrzymywali się głównie z datków krakowian. Słudzy Czarnkowskiego pokonali ich więc bez trudu. Nie wahali się też użyć broni wobec kilkunastoletnich chłopców. Zdemolowali bursę, okrutnie obeszli się z żakami, bijąc ich, szarpiąc, kopiąc i raniąc. 7 ranili mocno, a 1 zabili. Był to student z północnych rubieży Rzeczypospolitej, z terenów obecnej Litwy. Niejaki Jerzy, syn Jana Spienian. Posadzka bursy spłynęła krwią. Tego wieczora złowroga cisza zaległa nad miastem i nic już się więcej nie wydarzyło. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Kim był ten ksiądz kanonik Andrzej Czarnkowski, że te dziewczyny, nie mające w ogóle wstydu, schroniły się akurat u niego? Jaką rolę odegrał w całym zajściu? Wiemy, że podczas całej przepychanki ze studentami nie było go w domu. Przebywał wśród dworzan na uczcie w Zamku Królewskim. Czarnkowski był przede wszystkim księcem. Pochodził z bardzo bogatej, szlacheckiej rodziny. W 1549 roku, kiedy toczy się akcja wydarzeń, był u progu kariery w kręgach dworskich i biskupich. Świetnie wykształcony i obyty. Zaskarbił sobie szacunek elit. Stał się sekretarzem kancelarii królewskiej, wróżono mu świetlaną przyszłość. Mieszkał w pięknym, dużym domu przy Placu Wszystkich Świętych. Dom był położony blisko nieistniejącego już dziś cmentarza, który z kolei graniczył z bursą studencką. Nie wiemy bliżej, jakie relacje łączyły go z Julianną i Reginą. Zamęt powrócił nazajutrz, kiedy to studenci postanowili zemścić się bezpośrednio na tym właśnie księdzu Andrzeju Czarnkowskim i doprowadzić do konfrontacji. Prawdopodobnie istniał między nimi jakiś dawny zatarg, jakieś zadrażnienie. Studenci zebrali się pod bursą i stamtąd w głośnym pochodzie ruszyli na zamek, chcąc u samego króla, Zygmunta Augusta, złożyć skargę na kanonika, którego obwiniali o śmierć kolegi. Niczego jednak nie uzyskali. Podobnie lekceważąco potraktował ich rektor akademii, nie reagując na pogróżki studentów, jakoby mieli oni opuścić Kraków. Rozgoryczeni studenci zaczęli w milczącym pochodzie obnosić ciało zmarłego kolegi. Uroczysty pogrzeb odbył się w kościele Świętego Ducha. Nie ugasił on jednak napięcia, które utrzymało się w mieście. Zapanowała gorączkowa atmosfera. 26 maja przypadał wtedy w niedzielę. Wydarzył się incydent, który dolał oliwy do ognia. Wracający od strony prądnika, konno do domu kanonik Czernkowski został zaczepiony na rynku głównym przez kilku małych żaków. Studenci obrzucili kanonika kamieniami i wyzwiskami. Dopiero ostra interwencja Straży Miejskiej zaprowadziła spokój. W czasie tej przepychanki jeden z żaków został ujęty i zatrzymany na ratuszu przez Straż Miejską i odesłany do aresztu w ratuszu. Uwięziony tam chłopiec, zastraszany i bity, pod groźbą brutalnych tortur został zmuszony do złożenia zeznań przemawiających na niekorzyść studentów. Zastraszony powiedział, że napad na kanonika Czarnkowskiego uknuli oni wcześniej. Na wieść o tym studenci podnieśli bunt. 30 maja uchwalili decyzję, że wobec braku poszanowania ich praw 4 czerwca opuszczą Kraków, by studiować w innych ośrodkach akademickich. Była to groźba poważna. Studenci stanowili wtedy prawie 1/6 ludności Krakowa, a takie wybywanie studentów do innych uczelni miało już w Europie pewną tradycję.
by przytoczyć tylko częściowe opuszczenie przez studentów uczelni wiedeńskiej w 1513 roku. Studenci krakowscy odmówili także uczestnictwa w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych. Decyzja ta znacznie utrudniała posługę kapłańską. Studenci służyli bowiem do mszy świętej jako ministranci, śpiewali w chórach, wprowadzali ożywczy powiew do liturgii. W mieście zrobiło się ponuro i powiało grozą. Pierwsza grupa studentów opuściła miasto już 1 czerwca. Wywołało to spóźnioną reakcję u króla Zygmunta Augusta, który 3 czerwca wydał specjalny mandat, w którym potępiał decyzję o opuszczeniu Krakowa przez studentów, ale jednocześnie zapewnił, że sprawcy zamordowania studenta Jerzego Spienian i napadu na bursę zostaną ukarani. Bladym świtem 4 czerwca 1549 roku żacy ruszyli gromadnie i z werwą za bramy miejskie. Najpierw udali się do kościoła świętego Floriana. Świątynia ta bowiem była silnie związana z uniwersytetem. Tam wysłuchali mszy. Po jej zakończeniu barwny tłum żaków maszerował w kierunku Prądnika Czerwonego, gdzie został zatrzymany przez wysłanników królewskich nakazujących im powrót do miasta. Wprawdzie większość zbuntowanych studentów po cichu potem wróciła do Krakowa, ale szacuje się, że studia w Krakowie porzuciło wtedy ponad 6,5 tysiąca uczniów. Jesienią już tylko 17 profesorów na ogólną liczbę 46 prowadziło wykłady na Wydziale Filozoficznym. Jednak bunt żaków nie przerwał działalności uniwersytetu i nie wywarł tak poważnych skutków, jak słynny Eksodus Praski z 1410 roku, który stał się początkiem Uniwersytetu w Lipsku. Kraków opuścili studenci bogaci, których było stać na utrzymanie w innym ośrodku akademickim oraz, co bardziej, awanturniczy. We wrześniu sąd biskupi oczyścił kanonika Czernkowskiego z zarzutów przyczyniających się do śmierci studenta. W efekcie nikt nie poniósł kary za śmierć studenta przybyłego do stolicy z dalekiej Litwy. Bunt żaków, który elektryzował miasto wiosną i latem 1549 roku, z czasem uspokoił się i przeszedł do historii. Stał się inspirującym motywem w kulturze, zwłaszcza w dobie zaborów, kiedy chciano wzbudzić w młodzieży hart ducha, nawoływać do powstań zbrojnych, do walki z zaborcą. Temat studenckiej rebelii uwiecznił mistrz Jan Matejko, który w 1892 roku skończył malować obraz pod tytułem Wyjście żaków z Krakowa w roku 1549. Dzieło to znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, w oddziale Dom Jana Matejki, mieszczącym się przy ulicy Floriańskiej 41. W podcaście wykorzystano informacje zawarte w książce Stanisława Salomonowicza, Janusza Szwaji, Stanisława Waltosia pod tytułem Pitawal Krakowski, Kraków 2010 oraz w tekście pod tytułem Uniwersytet Jagielloński z innej perspektywy studenci opuszczają miasto. Czytała Zuzanna Lech.